W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o Obławie Augustowskiej, przeprowadzonej przez Sowietów w lipcu 1945 roku w rejonie Suwałk i Augustowa. Dowiecie się, co wiemy o tej operacji, a czego jeszcze nie wiemy. Obława Augustowska przez wiele lat była wydarzeniem nieobecnym w polskiej historii. Nikt nie wiedział, że na obszarze powiatów augustowskiego, suwalskiego oraz części powiatu sokulskiego w lipcu 1945 roku siły sowieckie przeprowadziły brutalną operację wojskową, która przyniosła śmierć kilkuset Polakom. I była to największa zbrodnia popełniona na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Historia Obławy Augustowskiej tak naprawdę zaczęła się w drugiej połowie 1944 roku, gdy tereny te zostały opanowane przez sowiecką Armię Czerwoną, która bardzo szybko zamieniła się z wyzwoliciela w okupanta. Stacjonujące na Białostoczyźnie siły sowieckie przystąpiły do rozbrajania miejscowych oddziałów Armii Krajowej. Jej żołnierzy Sowieci zaczęli kierować do ośrodków formowania jednostek II Armii Wojska Polskiego, która miała być częścią Armii Berlinga. Tych, którzy nie chcieli iść do wojska Berlinga, zaczęto wywozić do obozów położonych na terenie Związku Sowieckiego. Tylko w powiecie suwalskim od jesieni 1944 roku do marca 1945 roku aresztowano co najmniej 350 akowców. W obawie przed aresztowaniem wielu miejscowych zaczęło szukać schronienia w lesie. Wiosną 1945 roku na bazie ukrywających się w lasach członków Armii Krajowej zaczęły tworzyć się nowe oddziały partyzanckie, które po jakimś czasie podjęły działania obronne. Było to możliwe z uwagi na to, że w styczniu 1945 roku sowiecki front przesunął się na zachód, a wraz z nim pomaszerowały na zachód wszystkie sowieckie wojska, jakie znajdowały się na tamtych terenach. Oddziały partyzanckie starały się atakować przede wszystkim lokalne siedziby nowej władzy, a zwłaszcza placówki jej aparatu represji, czyli Urzędy Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Widać to było szczególnie w powiecie suwalskim, gdzie do końca maja 1945 roku rozbitych zostało 17 spośród 18 utworzonych posterunków Milicji Obywatelskiej, a z utworzonych 14 zarządów gminnych działały jedynie tylko 2. Podobnie zresztą wyglądała sytuacja w powiecie augustowskim. W zaistniałej sytuacji władze obu wspomnianych powiatów, wspierane przez władze województwa białostockiego, do którego administracyjnie należały oba powiaty, zwróciły się do strony sowieckiej o zaprowadzenie porządku w podległym im terenie, ponieważ, jak podkreślały, same nie są w stanie tego dokonać, bo nie mają wystarczających sił i środków. Strona sowiecka postanowiła przyjść z odsieczą władzom powiatów augustowskiego i suwalskiego. Sowieckie dowództwo zdecydowało, że operacja spacyfikowania wspomnianych powiatów zacznie się w lipcu 1945 roku. Do jej przeprowadzenia skierowano jednostki wchodzące w skład III Frontu Białoruskiego oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD. Miały one otrzymać wsparcie ze strony lokalnych posterunków UB i milicji oraz 2 kompanii I Praskiego Pułku Piechoty, który wchodził w skład I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, utworzonej przez Sowietów w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką. Łącznie wszystkie siły, które miały wziąć udział w operacji, liczyły prawie 45 tysięcy ludzi. Cała operacja zaczęła się dokładnie rankiem 12 lipca 1945 roku. To właśnie wtedy siły sowieckie przystąpiły do przeczesywania suwalskich i augustowskich wiosek i aresztowania w nich wszystkich, których podejrzewano o kontakty z polskim podziemiem. Po kilku dniach nastąpiła druga, jeszcze większa fala aresztowań. Tak naprawdę była ona wynikiem pozyskania informacji podczas brutalnych przesłuchań osób zatrzymanych w czasie pierwszej fali aresztowań. Te aresztowania w praktyce wyglądały najczęściej tak, że wieś otaczana była szczelnym kordonem sowieckich wojsk, a następnie funkcjonariusze UB i milicji wskazywali osoby, które ich zdaniem mogły mieć związki z podziemiem. Ale zdarzało się również, że aresztowania te przebiegały według czysto sowieckiego scenariusza. Tak było między innymi w Jaziewie w powiecie augustowskim, gdzie zwołano najpierw zebranie całej wsi, a następnie aresztowano wszystkich uczestników tego zebrania. W czasie tej operacji dochodziło również do potyczek oddziałów podziemia z siłami operacji. Największa z nich miała miejsce nad jeziorem Brożane, niedaleko Augustowa, gdzie oddział Władysława Stefanowskiego, Groma, prawie przez 3 dni stawiał zacięty opór kilkutysięcznym siłom sowieckim. Łącznie w czasie całej operacji Sowieci aresztowali co najmniej 7049 osób. Wśród aresztowanych znalazło się 252 Litwinów. Ich aresztowanie było wynikiem tego, że operacja swoim zasięgiem objęła również tereny Puszczy Augustowskiej położone po drugiej stronie granicy. Wszyscy aresztowani trafili najpierw do prowizorycznych obozów filtracyjnych, gdzie ich przesłuchiwano i torturowano. Większość aresztowanych po jakimś czasie została zwolniona. Natomiast aresztowanych Litwinów przekazano do dyspozycji litewskiego NKWD. Spośród wszystkich aresztowanych wyselekcjonowano grupę 592 osób, których uznano za członków polskiego podziemia. W tej grupie było co najmniej 27 kobiet i około 15 osób poniżej 18 roku życia. To właśnie oni mieli zostać zlikwidowani. 21 lipca 1945 roku szef Smierszu, czyli sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, generał Wiktor Abakumow, szyfrowaną depeszą poinformował ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrentia Berię o planie likwidacji 592 polskich bandytów ujętych w rejonie Puszczy Augustowskiej. W wysłanej depeszy Abakumow komunikował również Berii, że 20 lipca specjalna grupa śledczych Smierszu pod dowództwem generała Iwana Gorgonowa została wysłana samolotem do Olecka, skąd ma dotrzeć w rejon Augustowa. Abakumow rekomendował Gorgonowa jako doświadczonego czekistę, który na pewno wykona powierzone mu zadanie likwidacji ujętych w czasie operacji polskich bandytów. Sam Gorgonow po przybyciu na miejsce był jednak mocno zdziwiony. Spodziewał się bowiem znacznie większej liczby ludzi do rozstrzelania. Tymczasem było ich niespełna 600. W jego ocenie do takiej ilości ludzi wystarczyłyby siły Smierszu III Frontu Białoruskiego i nie trzeba byłoby ściągać ludzi z samej centrali. W każdym razie po otrzymaniu depeszy od Abakumowa Beria natychmiast poinformował o sprawie Stalina, który zatwierdził plan likwidacji ujętych w czasie operacji polskich bandytów. Jak przebiegała realizacja tego planu w praktyce, tego dokładnie nie wiemy. Możemy jedynie przypuszczać, że scenariusz tej likwidacji był podobny do tego, jaki miał miejsce w lesie katyńskim. Wiele wskazuje na to, że ofiary mogły zostać przetransportowane w okolicach Grodna i zamordowane w rejonie tzw. fortów grodzieńskich, gdzie już wcześniej odbywały się masowe egzekucje. Być może było to także w innym jeszcze miejscu. Na pewno w archiwach rosyjskich służb znajduje się szczegółowy raport generała Gorgonowa z wykonania tego zadania. Po jakimś czasie rodziny ofiar zaczęły ich poszukiwać, żywiąc nadzieję, że ich bliscy jeszcze żyją. Starania o odnalezienie ofiar podjęli także przedstawiciele lokalnych władz, wysyłając nawet specjalną delegację do Bolesława Bieruta, przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. Próbowano również szukać zaginionych za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, ale wszystkie te działania nie przyniosły rezultatu. Po październiku 1956 roku rodziny ofiar zaczęły pisać petycje do władz, prosząc o pomoc w tej sprawie. Wszczęto nawet oficjalne śledztwo w tej sprawie, ale bardzo szybko je umorzono. Polskie władze zawsze komunikowały, że nie wiedzą, co stało się z 592 obywatelami polskimi zatrzymanymi w czasie sowieckiej operacji w lipcu 1945 roku. Ale nie mogło być inaczej, skoro niektórzy z jej przedstawicieli czynnie pomagali realizującym operację jednostkom sowieckim w aresztowaniu ofiar. Jednym z nich był Mirosław Milewski, który w latach 70. był członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i szefem MSW, który wtedy jako funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie brał udział w tej operacji. Nowe inicjatywy w sprawie ofiar pojawiły się dopiero po powstaniu Solidarności. Z inicjatywy jej lokalnych działaczy utworzono wówczas Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. W 1987 roku w Gibach w powiecie sejneńskim powstał nawet pomnik ku czci ofiar Obławy Augustowskiej. Jednak polskie władze dopiero po roku 1989 mogły na poważnie zająć się tą sprawą. Najpierw zrobiła to Prokuratura Wojewódzka w Suwałkach, a potem Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, a następnie Instytut Pamięci Narodowej. Wszystkie wymienione instytucje wielokrotnie występowały do władz rosyjskich o pomoc prawną w tej sprawie, ale rezultat tego był niewielki. Nie otrzymaliśmy od strony rosyjskiej dokumentów archiwalnych, na jakie liczyliśmy. Kilka lat temu historycy IPN zupełnie przypadkowo dotarli do dokumentów dotyczących Obławy Augustowskiej na stronach rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, co tylko potwierdziło, że na pewno znajdują się one w rosyjskich archiwach. Tych jednak, które bezpośrednio dotyczyłyby zabitych ofiar, nadal nie znamy. Bez pomocy strony rosyjskiej ustalenie, gdzie zostały one zamordowane i gdzie pogrzebane, nie jest raczej możliwe. Za tydzień w moim następnym filmie opowiem Państwu o powojennych losach niemieckich dowódców, którzy pacyfikowali Powstanie Warszawskie i dopuścili się potwornych zbrodni na mieszkańcach polskiej stolicy. Dowiecie się, jak Niemcy postrzegają dzisiaj te zbrodnie i samo Powstanie Warszawskie. Ten film zatytułowałem „Jak Niemcy drwią z Powstania Warszawskiego”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. gorące podziękowania składam mecenasowi mojego kanału, samorządowi województwa lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.